Witajcie, bracia i siostry. Miło was widzieć. Cieszę się, że was widzę na tym miejscu, ale najbardziej się cieszę z tego, że Pan jest w naszych sercach. Amen. Halleluja. Niektórzy z was mi się śnili dzisiaj rano. Podejdę do was, do jednej osoby szczególnie i wierzę, że to będzie błogosławione. Kochani, chcę nawiązać do tego, co żeśmy tutaj przeżywali. Przejawiały się wiele razy takie słowo odnośnie przyjścia Pańskiego, o tym, że być może ostatni raz jesteśmy tutaj na tym miejscu. I szczerze powiem, że miałem troszkę dylemat, dlatego że przygotowywałem się na temat czasów ostatecznych, również znaków, które nam towarzyszą teraz. Ale jakoś w inny sposób zacząłem później, w innym czasie, później zacząłem odbierać, że Pan chce, abyśmy coś jeszcze innego też mogli tutaj przeżywać. I chciałem się dzielić właśnie z takimi rzeczami, które nawiązują również do przyjścia Pańskiego. Dlatego, że tak sobie pomyślałem teraz, że Pan nie przychodzi, tak jak Boże Słowo mówi, bo okazuje cierpliwość, aby nikt nie zginął. I Pan nie przychodzi, okazuje cierpliwość względem nas, tam jest powiedziane. Nie względem tego świata, chociaż względem świata też. Ale też myślę, że Pan pragnie ukształtować w nas Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego. I apostoł mówi, że na nowo się modli, walczy o was, aby Chrystus w was był ukształtowany w pełni. I takie jest moje dzisiaj też przesłanie, abyśmy się przygotowali na przyjście Pana właśnie poprzez to, że nasze życie będzie przemienione, przyobleczone w naszego Pana Jezusa Chrystusa. I misją Pana Jezusa było pójść na krzyż, oddać swoje życie, ale kiedy to tak mówimy, tak bardzo łatwo się to mówi. My wiemy, że jednak towarzyszyło temu Panu Jezusowi niesamowita rzecz, mianowicie On chciał uwielbić ponad wszystko swojego Ojca, chciał oddać Ojcu swojemu cześć. W jaki sposób? Poprzez posłuszeństwo woli swojego Ojca. To była misja Pana Jezusa Chrystusa. Poprzez posłuszeństwo woli swojego Ojca. To było najwyższe uwielbienie. Nie ma wyższego uwielbienia Boga, jak to, żeby być posłusznym woli Ojca. To jest najwyższe uwielbienie. My czytamy w Starym Testamencie, że kiedy Saul składał ofiary, przyszedł Samuel i powiada, czyż takie Pan ma upodobanie w ofiarach, czyż takie Pan ma upodobanie w tych ofiarach, czyż posłuszeństwo nie jest milsze, lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani? A więc posłuszeństwo dla Boga jest to najwyższa forma uwielbienia. I Pan Jezus, który oddał swoje życie, był tym wzorem posłuszeństwa, oddał całkowicie się do dyspozycji swojego Ojca i stało się. Halleluja. Dzięki temu posłuszeństwu jesteśmy uratowani, jesteśmy zbawieni, ale też chciałbym przeczytać fragment z listu do Filipian i tym fragmentem właściwie, tylko ten fragment, może w sposób szczególny, że chciałbym, żebyśmy popatrzyli na niego. Popatrzymy tutaj, w jaki sposób, co towarzyszyło, czy co było drogą do posłuszeństwa Pana Jezusa, jak gdyby co było przed posłuszeństwem, czy może inaczej, co towarzyszyło posłuszeństwu Panu Jezusowi Chrystusowi, jaką On musiał przyjąć postawę, aby uwielbić swojego Ojca, aby wypełnić to zadanie, do którego Go Ojciec przeznaczył. I właśnie to jest ta jedyna postawa, która towarzyszyła Jezusowi Chrystusowi, aby mógł być posłuszny aż do śmierci.
I czytamy o tym w drugim rozdziale listu do Filipian od 5 wiersza. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Jak patrzymy się na ten fragment, to widzimy, że posłuszeństwo, o którym tutaj jest powiedziane, że Pan Jezus był posłuszny aż do śmierci, było efektem czegoś wcześniejszego. To było na samym końcu, że był posłuszny, ale to był efekt tego, że podporządkował całego siebie woli Ojca. W jaki sposób? Czytamy o tym, że wyparł się, albo inaczej, 6 werset, tu czytamy o tym, że nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, a więc był uległy. Czytamy o tym właśnie już wiele razy, nawet kiedy Pan Jezus miał 12 lat, kiedy był w świątyni, kiedy później się odnalazł. Czytamy o tym, że Pan Jezus był uległy swoim rodzicom, mając 12 lat. Był uległy. Uległość w życiu Pana Jezusa towarzyszyła mu cały czas. Cały czas był uległy, 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 uległy autorytetowi, jakim byli wtedy dla niego rodzice. I tak sobie myślę, jak to dzisiaj jest z dziećmi. Szkoda, że tu dzieci nie ma, ale myślę, że to się dużo zmieniło, że tej uległości brakuje. Uległość możemy przenieść na grunt małżeństwa również. Żony bądźcie, jak to pisze, mężowie bądźcie ulegli żonom, tak? Brat Prower tak żartował. Mężowie bądźcie ulegli żonom. Nie, pisze na odwrót. Żony bądźcie uległe mężom swoim. Tak jak Kościół powinien być uległy Jezusowi. Kochani, jak to jest z młodymi? Czytamy, młodsi bądźcie ulegli starszym. I tak dalej, i tak dalej. A w innym jeszcze fragmencie, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To już jest ogólnie do wszystkich. W liście do Efezjan 5:21, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. A więc uległość jest to cecha Pana Jezusa Chrystusa. Jest to cecha, która pozwalała mu wypełnić najwyższe przesłanie, największą misję, jaką miał do spełnienia, a więc uwielbić Ojca, być Mu posłusznym. Uległość. Jakże byłoby mało problemów w małżeństwach, gdyby po prostu była ta uległość, tak? Myślę, że w małżeństwie nie tylko żona ma być uległa, ale chociaż przede wszystkim, ale tak jak Boże Słowo mówi, bądźcie jedni drugim ulegli w bojaźni Chrystusowej. Kiedyś rozmawiałem z pewnym bratem z naszego zboru i odnośnie jakichś takich problemów małżeńskich rozmawialiśmy i powiada mi, że no różnie to jest, tak, w tych małżeństwach z tą uległością. I mówi, że kiedyś czytał o... Ponieważ ja również przeżywałem taki dosyć trudny czas i tak szukałem jakiegoś takiego wsparcia i wtedy on mnie tak pocieszył. I mówi, wiesz co, czytałem o takim małżeństwie jak braterstwo Wilkersonów, to chyba wszyscy znamy. I ktoś zrobił wywiad z jego żoną i pyta się jej, czy ona kiedykolwiek miała myśli, żeby opuścić męża? A ona mówi, nie, nigdy nie miałem. Ale wiele razy go chciałem udusić. A więc pocieszył mnie bardzo, że nie jest chyba tak strasznie źle ze mną. Ale myślę, że to nie ma nic na usprawiedliwienie. A więc, kochani, uległość.
Pan Jezus był uległy woli swojego Ojca. Nie upierał się, aby korzystać ze swoich praw. On był Bogiem. On mógł korzystać ze swoich praw. Ale czytamy o tym, kiedy był w ogrodzie, kiedy przyszli po niego żołnierze. On mówi do jednego z uczniów, który chciał go bronić, mówi: czyż nie wiesz, że mógłbym poprosić Ojca i wystawiłby mi 12 legionów aniołów, którzy by mnie ochronili? Posłałby je natychmiast, jak mówi inne tłumaczenie. Posłałby je natychmiast, ale wola Ojca wtedy nie wypełniłaby się. I później w ogrójcu modli się Pan Jezus: jeśli możesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. 42 werset. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, już wiedział, że go nie może ten kielich minąć, miał to przeświadczenie, że nie może go minąć ten kielich, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I 44. I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Pan Jezus absolutnie był gotowy podporządkować się woli Ojca, chociaż przeżywał takie pokuszenie, taką słabość, ponieważ był w ciele. Jako człowiek czuł, nawet powiedziane, że trwożył się. Myślę, że jego ciało odczuwało pewną trwogę. I mówi: jeśli możesz, ale później jeśli nie możesz, czy jeśli nie może mnie ten kielich minąć, niech się stanie wola Twoja. I my w innym miejscu czytamy, że Bóg odpowiedział na tę modlitwę, dlatego że posłał anioła, który go umocnił, który go przeprowadził przez to miał przejść, dostał takiego wzmocnienia. Wiecie, zawsze kiedy my modlimy się, bądź wola Twoja, dostajemy wzmocnienia od Pana. Ta modlitwa nigdy nie jest gdzieś tam bez odpowiedzi. To jest najwspanialsza modlitwa, jaka może być. Bądź wola Twoja, nie moja, lecz Twoja. I zawsze Pan przyniesie niesamowite wzmocnienie do naszego życia. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wola Ojca jest wolą doskonałą. Wola Ojca jest wolą doskonałą. Nie zawsze dla nas to tak się wydaje na pierwszy rzut, że ta wola Boża jest taka zawsze, że tak to musi być. Że tak jak to jest napisane, tak to musi być. Że tak jak Bóg mi świadczy w sercu moim, że tak to musi być. I tak mamy już swoje jakieś rozwiązania. Tak jak z tym przykładem, gdzie ktoś się modlił o żonę i miał dwie kandydatki i mówi: Boże, siadam na konia, gdzie ten koń mnie poprowadzi tam, to znaczy, że albo pójdzie w prawo, albo pójdzie w lewo. Jeśli pójdzie w lewo, to znaczy, że to powinna być ta osoba, jeśli pójdzie w prawo, ta. Ale tak gdzieś z boku pociągał te lejce, tak, czy uzdę i chciał po swojemu. Bądź wola Twoja, ale troszkę moja. Ale jednak troszkę moja. To już nie jest ta modlitwa, którą się Jezus modlił. Gdyby się tak Jezus modlił, Jezus się tak w ogóle nie modlił. On wiedział, że wola Ojca jest najdoskonalsza, najwspanialsza. Bóg ani razu nie zmienia zdania odnośnie tego, jak życzy nam tego, co najlepsze. Wiecie, wola Boża jest doskonała dla każdego z nas. I On ma najlepsze, najdoskonalsze, najwspanialsze rzeczy przygotowane dla każdego z nas. I On nie zmienia zdania odnośnie tego, jak bardzo nam życzy. Wiecie, taki przykład to jest obraz kochającego ojca. Kiedy syn marnotrawny roztrwonił wszystko, zmarnował czas, talenty, dobre imię ojca, co jeszcze? Całe bogactwo, które otrzymał, wszystko roztrwonił. Wiecie, że te najlepsze myśli ojca się nie zmieniły, ta najlepsza wola ojca w stosunku do tego syna się nie zmieniły. Bóg ojciec, który cały czas go wyczekiwał z miłością,
On nie zmienił planu i mówi, mam plan B teraz dla ciebie, tylko on miał cały czas plan A, ten, który miał pierwotny. On go przygarnął i on przeznaczył to samo dla niego, co miał na samym początku. Dał mu pierścień, dał mu szaty, dał mu sandały. I kochani, radował się i cieszył się. To jest niesamowite. To jest taki obraz kochającego ojca. I mówi Boże Słowo, jeśli wy, będąc złymi rodzicami, macie dobre myśli, to, co najlepsze dla swoich dzieci, o ileż bardziej Ojciec, który jest w niebie, da wam to, co ma najlepszego, to, co ma najlepszego dla każdego, który go będzie prosił. O co prosimy? Czy prosimy, bądź wola Twoja, Ojcze? Nic bardziej nie urzeka Boga, jak właśnie bądź wola Twoja. Kiedy modlimy się, bądź wola Twoja. I ja szczerze powiem, że ze swojego doświadczenia, kiedy modlę się, bądź wola Twoja, wtedy czuję się najlepiej. Wtedy czuję jak niebo się uśmiecha, jak Ojciec w niebie się uśmiecha i jak On na to mówi amen. Dlatego Pan Jezus mówił i uczył swoich uczniów, módlcie się, bądź Ojcze, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I kochani, kiedy my się nie modlimy, bądź wola Twoja, może nie wiesz, jaka jest wola Boża, choć mamy rozumować Bożą wolę, rozumieć, jaka jest wola Boża, ale może nie wiesz dokładnie, jaka jest wola Boża, to wtedy nie musisz się załamywać i mówić, no ale jak ja się mam modlić? Po prostu się modl. Boże, nie wiem dokładnie, jaka jest Twoja wola, ale modlę się, bądź wola Twoja. Amen? Bądź wola Twoja, bo jeżeli się nie będziemy modlić o Bożą wolę, żeby była Jego wola, jakakolwiek ona jest, to wtedy niebo nie da odpowiedzi, nie powie amen. I wtedy może Boża wola się nie wypełnić w naszym życiu. Dlatego Pan Jezus powiedział, módlcie się, bądź wola Twoja. Módlcie się o Bożą wolę. I powiedzieliśmy o tym, że Jezus był uległy. Uległość, to jeżeli tak patrzymy się głębiej, to jest niesamowita cecha, której dzisiaj bardzo brakuje. Zarówno w relacji do Boga, jak i w relacjach międzyludzkich. Ale kiedy tak patrzyłem się na Boga, na Pana Jezusa, na Ojca i na Ducha Świętego, to widzę, że to jest cecha Trójcy, uległość. Wzajemna uległość i wzajemne uwielbienie. Duch Święty uwielbia Jezusa, Jezus uwielbia Ojca, a Ojciec uwielbia Syna. I jest powiedziane, że oni są sobie wzajemnie ulegli. I to jest niesamowite, że Pan Jezus również, jest o Nim powiedziane, że gdy Mu, Jezusowi, wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który poddał wszystko. Widzimy cały czas tą uległość. Trójca jest Trójcą, ponieważ tam jest ta cecha uległości i niesamowitej chwały, niesamowitej uległości. Duch tego świata jest zupełnie inny, gdzie on szuka chwały dla siebie. Dlatego jest powiedziane, nie bądźcie chciwi próżnej chwały, drażniąc innych i zazdroszcząc innym. To jest właśnie zupełnie inaczej w tym świecie. A więc to jest pierwsza cecha Pana Jezusa, która towarzyszy posłuszeństwu Panu Jezusa, uległość. Druga cecha, czytamy o tym, że wyparł się samego siebie i stał się królem, sługą, tak? Stał się sługą. Kochani, to jest też niesamowita cecha, której dzisiaj również bardzo brakuje, żeby wyprzeć się samego siebie, żeby stać się sługą, a nie królem. Żeby służyć, a nie żeby mu służono. Pan Jezus właśnie się takim stał. Służył tym najniższym, najbardziej potrzebującym, tym, którzy byli w potrzebie. Pan Jezus powiedział, że najniższy na ziemi, najbardziej pokorny, najbardziej schylony do innych ludzi, ten będzie największy w Królestwie Bożym. To jest niesamowita matematyka. Tu na ziemi, jeżeli staniemy się sługami innych, im bardziej będziemy niżej, tym bardziej Bóg w nas wywyższy.
I właśnie to jest też ta cecha trzecia. Uniżył się Pan Jezus, uniżył się, czytamy o tym w liście do Filipian, i był posłuszny. Uniżył się. Boże Słowo mówi, do niskich się skłaniajcie. Do niskich się skłaniajcie. Kiedy Zachariasz miał objawienie Pana Jezusa, w 9 rozdziale, w 9 wierszu czytamy takie słowo. Wesel się córko syjońska, wykrzykuj córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy i on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. I później jest, zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu. I łuki wojenne będą połamane i ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Kochani, to jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie, że On przychodzi jako ten łagodny, ten, który jest uniżony. Choć my wiemy, że On wróci jako ten, który będzie Panem Panów i Królem Królów, będzie ponad wszystko wywyższony, wyniesiony ponad wszelkie imię. Ale kochani, jedno jest pewne, że te cechy, o których mówimy tutaj, a więc łagodność, uniżenie, pokora, to są cechy, które ma Pan Jezus Chrystus. I to one nie były cechami, które były tylko potrzebne na czas, kiedy był na ziemi. Pan Jezus je cały czas ma. Ktoś kiedyś miał wizję Boga i mówi, że widział Boga pokornego. Trudno to mi przyjąć jakoś tak, czy zrozumieć, ale że widział, że Bóg jest pokorny w tym wszystkim, że Jezus jest pokorny. Cały czas jest pokorny, aczkolwiek pełen chwały i mocy. Pełen uwielbienia, ale jednak jest pokorny, jest łagodny, tak jak tutaj czytamy. Tak jak jest powiedziane, że kiedy się zakończy czas, kiedy się spotkamy przed Nim, On powie, że otrze wszelką łzę, że pocieszy, że On już teraz to czyni, że On właśnie takim jest dzisiaj. Kiedy do Niego przychodzimy, to właśnie możemy spotkać Go jako tego, który jest łagodny, który trzciny nadłamanej nie dołamie, który lnót lejącego nie dogasi. I On powiada o sobie, że jest, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A jarzmo moje jest lekkie, brzemię moje jest miłe. Czym jest to jarzmo? Czym było jarzmo dla Pana Jezusa? Posłuszeństwo woli Ojca. To było to jarzmo. To jest najwyższa forma uwielbienia Boga. Ale właśnie do tego potrzebna jest ta uległość, pokora, uniżenie, zaparcie się samego siebie. I kochani, to jest właśnie takie krótkie słowo. Nie chciałbym przedłużać, ale kiedy tak czytamy ten list do Filipian, to czytamy tutaj o czymś jeszcze bardzo ważnym, że jest tam powiedziane, takiego bądźcie względem siebie usposobienia. A więc te cechy nie tylko mają nam towarzyszyć, nie wiem, w stosunku do Boga, aby być posłusznym Bogu, ale również w stosunku do siebie. W stosunku do siebie. Ja myślę, że czasami łatwiej nam kochać Boga, niż kochać bliźniego, tak? Albo łatwiej nam prosić Boga o przebaczenie, niż prosić bliźniego o przebaczenie, tak? Jest to łatwiej. Ale Boże Słowo mówi, że to nie może być tak, że jeśli kochamy Boga, musimy też kochać bliźniego, tak? Nie można kochać Boga, nie kochając bliźniego. I tak samo te cechy, o których tutaj czytamy, powinny nam towarzyszyć w naszych relacjach międzyludzkich. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia. W stosunku do braci i do sióstr. W stosunku do braci i do sióstr. I myślę, że kiedy będziemy wpatrywać się w Pana Jezusa Chrystusa, w to, kim On jest, jaki On jest naprawdę, to będziemy również chcieli przeoblec się w Jego właśnie, w te Jego cnoty, w te Jego cechy, w tą Jego postawę, że będziemy takiej postawy, jaką On miał, jaką On reprezentował. A wtedy, jak jest powiedziane, znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Nie ma nic piękniejszego właśnie, jak pozwolić Bogu działać, przemieniać mnie i wierzę, że w tej wędrówce tutaj na ziemi
Prosimy Pana, aby nas przeobrażał na swój obraz, na swoje podobieństwo, abyśmy byli coraz bardziej podobni do Niego, aby przemieniał nasze rodziny, nasze relacje małżeńskie z dziećmi, wszelkie relacje, aby ludzie zobaczyli w nas Jezusa Chrystusa. I tego Wam życzę i niech Pan nam pomoże być właśnie takimi jak Pan Jezus, aby posłuszeństwo woli Ojca było największą naszą misją, a to na pewno najbardziej wielbi naszego Ojca. Amen.